Cześć, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj do Krakowa i do penthouse'u, który ma ponad 140 metrów i kosztuje 3 miliony złotych. Jest to mieszkanie dwupoziomowe. Pierwszy poziom jest tutaj, jest to ten salon, który ma ponad 60 metrów. Przy tego rodzaju inwestycjach bardzo ważny jest standard wykonania i jakość tych materiałów. Natomiast, żeby ktoś mógł zapłacić wiele tysięcy złotych za metr kwadratowy apartamentu, to ważna jest lokalizacja. To, co podbija cenę tego penthouse'u, to jest właśnie unikatowość w postaci widoku na Wawel. Zobaczcie tam. Na poziomie pierwszym znajduje się duży salon, o którym wspomniałem, oraz kuchnia, która jest w zabudowie z markowymi urządzeniami, płytą marmurową. Wszystko jest bardzo klasyczne oraz też w dobrym guście. To, co podnosi wartość tej inwestycji, to jest wysokiej jakości materiały, z których zostały wykonane, na przykład kuchnia, tak? Tutaj nie ma nic ze sklejki, wszystko jest albo drewniane, albo farnirowane. Schody są dedykowane do tego penthouse'u i są zrobione ze stali nierdzewnej z kwasówki. Dobra, to chodźmy dalej, zobaczyć kolejne luksusy. Wanna, taka stylizowana na te stare wanny, które były kiedyś żeliwne. Piękny okaz. Oczywiście kolejne lustro, wazlewy, a tutaj jeszcze prysznic. Jak w galerii, więc jak ma być luksus i prestiż, mamy coś takiego. A drugie piętro, gdzie są sypialnie, na pięterku, tutaj gdzie prowadzą te schody. Pierwsza z sypialni, trzech, która jest w tym domu. Tutaj mamy widok na Wisłę oraz na Wawel. Więc centralnie wszystko widać. Tutaj mamy też żaluzje, oczywiście, jeżeli dla nas jest za dużo słońca, to możemy to wszystko zamknąć. Jest oczywiście też klimatyzacja. Bardzo wygodne łóżko. Można się ułożyć i sobie patrzeć cały dzień na Kraków, nic nie robiąc. Dobra, idziemy dalej. Jak wspomniałem, kolejna sypialnia. Przestronne szafy na ubrania. Swoje czy też gości. Lustro, żeby się przejrzeć, zrobić sobie selfie. Tutaj jest oczywiście jeszcze kolejna sypialnia, bo to jest duże mieszkanie. No i teraz przechodzimy do łazienki. To jest klasyka, 4 lustra, 2 umywalki, WC, no i oczywiście miejsce, gdzie można wziąć prysznic. Daniel, powiedz, czy zapłacić za to ponad 20 tysięcy z metra i ponad 3 miliony w centrum Krakowa, to jest dobra cena za taki penthouse i czy można na tym zarobić w przyszłości, jeżeli chce zainwestować? 20 tysięcy to jest sporo, natomiast jak liczyłem sobie zwrotu na podstawie czynszów i obłożenia na poziomie 400%, to wychodzi, że można zwrot z tej inwestycji to jest 5-6%, więc może być, że to jest standardowa stopa zwrotu na rynku nieruchomości. Rocznie, mówimy o rocznym. Rocznie stopie zwrotu, ale jeśli chodzi o, porównując to do innych nieruchomości, to uważam, że jeżeli to jest Twoja jedyna inwestycja, to uważam, że powinieneś kupić za te pieniądze kilka mniejszych nieruchomości. A jeżeli to jest jedna z wielu, to kto bogatemu zabroni mieć kilka takich penthouse'ów i kilka takich apartamentów, bo one będą zarabiały, tylko że uważam, że to będzie bardziej wrażliwe na kryzys. No to co, kupno czy wynajem takiego penthouse'u? Jeśli masz potrzebę posiadania, to tylko kupno, ale jeżeli chcesz mieszkać w takim pięknym apartamencie, korzystać z jego uroków, to raczej wynajem. W tym penthouse'ie na balkonie mamy tutaj jacuzzi, możemy się tu rozgrzać i przy okazji sobie popatrzeć na super widoki na Kraków. Mamy tutaj most i Wawel. Nieruchomości są jednym z bezpieczniejszych sposobów na inwestowanie pieniędzy, natomiast musisz znać reguły tej gry.
Pokazaliśmy Wam z Jackiem kilka nietypowych sposobów na inwestowanie w nieruchomości. Ale jeżeli Ty masz do zainwestowania kapitał, to zastanów się, czy nie lepszą opcją będzie zainwestowanie je w kilka mniejszych nieruchomości, które będą o wiele bardziej płynniejszym majątkiem, a ich dochodowość może być o wiele wyższa. Jeśli chcesz, żebym nagrywał więcej tego typu filmów, daj mi znać w komentarzu.